Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Brawly, a jest to kolejny odcinek w świecie Gothic 2. Co w tym odcinku? Ogólnie ten odcinek, który teraz kręcę, miał być drugą częścią poprzedniego odcinka, ale dlatego, że niechcący przerwałem nagrywanie, nacisnąłem magiczny przycisk, który wyłącza Frapsa i postanowiłem, że ten odcinek zrobię osobno. Także co w tym odcineczku? Kupimy sobie ten pancerz Diega, ten ciężki pancerz cienia, czy jak to się na to mówi. Najpierw pójdziemy do tego kolesia i sprzedamy mu te itemy, które nie są potrzebne nam. Dobra, dobra, Zagomeza, yeah! Oczywiście już mamy. A właśnie, poza odcinkiem obszukałem te kufry, tam gdzie są magowie ognia. I powiem wam szczerze, że oprócz pot i tych ksiąg nic ciekawego nie znalazłem. A potków troszkę było. Many najwięcej oczywiście. Ale okej. Sprzedajemy to, co nie jest nam potrzebne. Walniemy to. To. I to. Ochrona przed bronią, jak każda, dobra. Teraz dawaj mi wszystko, co masz. Ta la 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 la. Dobra, 9. Świetnie. No i przyjmujemy, no i świetnie. Dobra. A ty gdzie? Jeszcze. Aha, ty już nie masz kasy, no trudno, dobra. To pójdziemy teraz do innego handlarza, do Fiska na przykład. Ale wpierw pójdziemy do wieży magów i pójdziemy w Kimę, aby odnowić nasze HP. Ponieważ szkoda pot. Patrzcie, tu już są otwarte, żeby nie było. Wszystko obszukane. I pogadamy jeszcze sobie z Miltenem. Dobra. Okej, Milten. Pogadamy, że chcemy być magiem, tak jak on. Chciałbym zostać uczniem maga, tak jak ty. Koristo wybrał mnie, bo oddałem szczególne usługi potężnym magnatom. Jeśli naprawdę chcesz zostać jego uczniem, musisz wykazać się... No i oczywiście musisz najpierw zostać przyjęty do starego obozu. Koristo niechętnie... Aha, dobra. Do zobaczenia. Czyli musimy najpierw spełnić te kryteria. Ale kurde, jakie kryteria? Przecież jesteśmy w starym obozie. No i w ogóle, dobra, nieważne. Lecimy do Diego i kupimy ten pancerzyk lepszy. Najpierw zerkniemy okiem, jaki ten jest pancerzyk. Poczekajcie. Ochrona przed bronią 35-15. Teraz kupimy od Diego ten pancerzyk. Zagomeza! Mogę dostać taką zbroję jak twoja? A masz dość rudy? No pewnie, że mam. Trzymaj się. No i świetnie, i teraz możemy kupić... Ej! Nie! Trzymaj się. Chcemy założyć tą broń. Pancerz. No i świetnie, no i pięknie. Teraz lecimy do starego... wróć! Do nowego... Kurde! Do na bagna. Do kolesia Korkaloma. W sumie cholera wie, do kogo ja mam iść, bo do Korkaloma, ale dobra, pójdziemy. Ale wpierw pójdziemy do Fiska, aby sprzedać mu itemy, znaczy jakieś rzeczy, aby zdobyć kasę po prostu. Dlaczego zawsze tak się dzieje? I mamy punktów do rozdania. 10. Dobra, to sobie zostawimy raczej, tak mi przeczuwam, że na manę, chyba że znów się rozpędzę. Zagomeza! Zagomeza! Fuck yeah! Pokaż mi swoje towary. Dobra, świetnie. Teraz mu sprzedamy co nieco. Na przykład to. Okej. To. Jeden sobie zostawimy w razie czego. Dobra, zrobimy sobie tak.
pociski w sumie tam, wiecie. W sumie ten też mu amulet możemy sprzedać. Nam się nie przyda już. No i świetnie, teraz możemy od niego tę kasę zabrać. Aha, on nie ma tyle kasy nawet. No to trudno, no to mu tak się nie bawimy. W tym razie to idzie. A ty mi daj. A ty jesteś chytry. Niech ci już będzie. Dobra. I lecimy oczywiście do na bagna. Po drodze zabijając potworki, czy tam zwierzęta, te różne duperele. Aby mieć jak najwięcej doświadczenia, które nam się oczywiście przyda. Dobra, zapisaliśmy, świetnie. I lecimy. Teraz żaden wilk nie stanie nam na przeszkodzie. Z chęcią go zabiję. Kurczę, nienawidzę, nie wiem czy wy też tak macie. Znaczy ja nienawidzę, nie wiem czy jak wy. Jak w grach jest ciemno i jak pada na przykład deszcz. Ja lubię, jak jest piękna pogoda. Nie wiem czy też tak macie. Bynajmniej ja tak mam. Pójdziemy tam do starego obozu, do Nawagna, aby zrobić misję dla Kruka. Poczekajcie, co on tam od nas chciał ogólnie. Handlarz? Nie, to nie tutaj. Co się dzieje na Nawagnach? Dobra. Spokojnie. Jest! Mam ja szczury! Mam nadzieję, że damy sobie radę z nimi. Jak nie, no to... to trudno. To będzie trzeba uciekać. Fuck yeah! Tam nie ma z nimi problemu już, jak widzicie. Także spokojnie. No i świetnie. Dobra. Lecimy dalej. Lecimy my. Czekajcie, którędy teraz? Tędy. Jumpaj, man! Jumpaj! Kurczę, mnie rozwala, jak on tymi łapkami macha podczas tego lotu śmiesznego. Woohoo! I kolejne jaszczury. Jak widać, na hita zlatują. Tak nie wolno! Tu mamy teraz ścierwiady, które padną na hita teraz. Tak mi się wydaje. No dobrze, miałem rację. No i świetnie. Tu mam jakąś jaskinię. Na hita? Oczywiście na hita. Zaraz zobaczymy, co się tam znajduje w tej tajemnej jaskini. Tylko wpierw trzeba zapisać tą grę. I co my tutaj mamy? Pusta ta jaskinia jest. Mamy te piekielniki. Czy jak to się zwie? Ale dobra. O, kryto szczury! Dobra, zabijemy je. Oczywiście HP nam nic nie żeżrą. Żeżrą, Boże, co chciałem teraz powiedzieć. Jak widać, ładnie padają, jak muszki. Okej, tu jest jakiś szkielet. Pochodnia. Pałka. Bez kojarzeń. I lecimy do obozu. Kurczę, dobrze, że kupiłem tą zbroję, przyda się oczywiście. Ponieważ będziemy mieli do czynienia potem z pełzaczami. I z innymi duperelami, także przyda się. Okej, pogadamy z Lesterem, aby zaprowadził nas do... Korkaloma. A nie, poczekajcie. Cieszę się, że cię widzę. Mam dla ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu.
czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Dobra, lecimy do tego typka. Jest, drugi rozdział, świetnie. No i pięknie, dobra, lecimy. Kurczę, zapomniałem w nazwach tych filmików dawać te rozdziały, w którym są rozdziale ogólnie. Ale to się zmieni, bo filmików nie mam zbyt dużo z Gothica 1. Ogólnie nie mam dużo filmików, ale dobra. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Tak, nie nauczą się nigdy, yeah. Teraz nas wpuszczą do tego zamku, do tej świątyni. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z gór. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiarować... Znam Lestera, można mu zaufać. I świetnie. O, jest nasz boss. On też ma tam jakąś lalunię, zauważyłem. Nieźle. Nieźle się bawi. No chodź tu. Brzydki Johnny Calesony, dawaj! No. No. Witaj, mistrzu Iberionie. A. Przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dlaczego? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Gdzie powinienem zacząć poszukiwać? Po wyjściu z obozu. Skręć w prawo. Przyniosę ci. Weź tę mapę. Okej, oczywiście wiem, gdzie znajduje się ten kamień. Nie wiem, czy pamiętacie w poprzednim odcinku, jak szedłem zbierać doświadczenie i natknęliśmy się na taki kamień teleportacyjny. I właśnie tamten koleś będzie. Nie jest to długa droga, także nie powinno być problemów. Koleś też nie jest zbyt dobry. Chyba. Dawno z nim nie walczyłem. Ale raczej damy mu radę. Mamy fajny mieczyk, fajny pancerzyk. Umiejętności dosyć rozwinięte. No, słabo, ale dobra. Zapewne masz rację. To nie było zbyt mądre. Kurczę, zapomniałem się wyuczyć tej akrobatyki znowuż. Ale mniejsza o to. Okej, dobra, idziemy powolutku. Ile nam brakuje do kolejnego poziomu? No niedługo, szósty poziom. Powiem wam, że te poziomy się troszkę długo się nad nimi pracuje. Ale okej, tu się nam zrespiły potworki, ponieważ mamy drugi rozdział. Nie wiem, czy to na tym polega. Chyba tak. Ale okej. Nie powinno być problemu. O, jest tam krwiopijca. Tylko, że teraz jeden, a było ich trzech, czterech chyba. Trzech, czterech. To też był. Było dwóch ścierwojadów, teraz jest jeden. Ale dobra. Kolejny ścierwojad. Dobra, zabijemy go. Żeby nam się nie zmarnował w kolejnych rozdziałach. I on jest gdzieś, znaczy nie gdzieś tutaj,
ale w tą stronę, na pewno w tą stronę. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, no chyba dobrze idę. Chyba. Czy ja w ogóle dobrze polazłem? Pipi, padasz. Teraz musimy iść na sam koniec, gdzie taki wielki klif. I on gdzieś tutaj powinien być, kurna. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze polazłem. Ale chyba wydaje mi się, że źle. Dobrze jednak, okej. Okay. Tu mamy tego typka. Teraz możemy zapisać grę i pójdziemy z nim pogadać. W razie czego zapisałem, gdyby nam nie skopał dupy. A to jest możliwe. Chociaż mówiłem, że jest słaby. Idź precz! Nie ma... Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. I zamierzam go sobie za śniący przy... Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Tylko ja... O w mordę! No słaby jest, jak widać. Dobrze mówiłem. Nie wiem, czy jak go zabić. Dobra, zabijemy go. Dobra, w razie czego. I tu mamy... Stalowy język? Czy ja dobrze w ogóle przeczytałem? Chyba tak. Tam jest u góry. No dobrze. Tylko, że ta broń jest słabsza od tej, co posiadam. O wiele słabsza. Okej. Okay. Obszukujemy tego kolesia. Ma oczywiście kamień. Zielsko, czy cokolwiek to jest. Jakieś tam duperele. No i świetnie. Teraz lecimy do Iberiona. Oddać mu ten kamień. Albo do Korkaloma. Poczekajcie, zobaczę. Kamień... Dobra. Do Iberiona. Ale o ile pamiętam, to będziemy musieli oddać go Korkalomowi. Nie wiem, czy on nas potem do niego wyśle. Dobra, pójdziemy tym lasem. Zobaczymy, czy coś tutaj się znajduje. Coś tu słyszę? Nie, to chyba mam jakieś przesuszenia. Oj, w mordę, dalej, szybciej. Go. Dobra, zobaczymy, czy mogę tym skrótem... O nie, tu jest troszkę za wysoko. No, czyli raczej nie mogę. Trzeba będzie naokoło iść. Ale to chyba żaden problem, co nie? Okej. Okay. Tutaj żadnych potworków nie ma. Jest wilk, a raczej wilki i ścierwojada zauważyłem. Dobra, zapiszemy sobie w razie czego. Nigdy nic nie wiadomo, także lepiej zapisać i lecimy. He tam, z nimi też nie ma zbytnio problemów. I mamy kolejny poziom, ludzie, świetnie. O. Tęskniliście się za mną? My tutaj nie uciekamy. Kurczę, tak sobie macham tym mieczykiem i mam ochotę znów grać... Znaczy mam ochotę sobie pograć strażnikiem. Nawet nie... I nie wiem, czy tak nie zrobię. I czy mi to wybaczycie. No. Ej! Ej, ogarnij się! Dobra, świetnie. Tam mamy... A, to są te pieski, czy cholera, kto to jest?
co to jest? Zaraz zobaczymy, ponieważ mnie to miało na dwa hity. Jak widać, zasięg też mają wielki. Wydaje mi się, że to są wargi. Orkowy pies, bo dobra. O dobra, są jednak mocne nadal. Także dobra, uciekamy jednak. Bo będą nas kubane gonić. Odczepcie się ode mnie! Kurczę, tylko mi się wydaje mi się, znaczy wydaje mi się, że aby być, mi się język plącze, no. Aby być strażnikiem bądź magiem ognia, to trzeba mieć 10 level. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to prawda. Czy dobrze polazłem teraz? O, tam jaszczura, dobra, wykończymy go. Fuck yeah! Jak widać, ta misja nie sprawiła nam problemu, aby znaleźć ten kamień. Myślałem, że będzie trudniej. Jak grałem pierwszy raz Gothica, ogólnie pierwszy raz w moim życiu odpaliłem Gothica 1, ponieważ pierwsza część to była Gothic 2. To w ogóle, ja myślałem, że tego Gothica 1 nie da się przejść. Serio wam mówię. Ja w ogóle byłem nieogarnięty w granie takie gry jak RPG. Gothic to chyba był mój pierwszy RPG nawet. Ło, dobra. Schowaj broń. Spokojnie. Ej, ty nie rytuje salta mi w wodzie. Du. Musisz uważać na to, co i prościutko do Korkaloma. Do Iberiona. Jakiego Korkaloma? O, w mordę. I wiem, że po tym będzie chciał, abyśmy... a zresztą zobaczycie. Po tym będzie jeszcze jedna misja, tyle wam mogę powiedzieć. Nawet nie wiem, ile ten odcinek trwa, kurde. Znalazłem kamień. A, 750. Nie. Teraz zanieś kamień. Gdzie znajdę tego? Większość czasu spędza w porozmawiaj z Lesterem. Chyba należy mi się... Jako, że nie należysz do bractwa, postanowi przyjmij ten amulet. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że śniąco objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do... Tylko my, guru, po długich latach medytacji, posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jak... Okej, okay, dobra, lecimy do Korkaloma. Zejdź mi z drogi. Zamknij mordę. No, do góry. Okej, okay, idziemy do Korkaloma. Do Korkaloma. Tylko nawet nie pamiętam, gdzie ten koleś jest. Trzeba będzie iść do Lestera, aby nas zaprowadził. Ale o ile pamiętam, to on był gdzieś blisko tej świątyni. Zaraz się przekonamy. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Chyba już wiem, gdzie jest. Dobra. Tutaj? Czy nie tutaj? Tutaj. Albo i nie tutaj. Zaraz zobaczymy. Ale wydaje mi się, że nie tutaj. He. No i oczywiście nie tutaj. To w takim razie gdzie? A tutaj! Dobra. Dobra, lepiej sobie zapisać. Sorry, że tak zapisuję tą grę non-stop. Ale dobra. Tak na wszelki wypadek. Samo. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej.
tylko... Okej, mamy Korkaloma. Czego chcesz?